Witam was w moim let's playu z gry Silent Hill 3 i będziemy kontynuować naszą rozgrywkę. Dzisiaj jest oczywiście cichy piątek, trochę wcześniej niż zwykle, ponieważ godzina 18.06. No jakoś teraz tak mi się zachciało nagrywać, a potem bym może nie miał okazji, więc stwierdziłem, że wolę teraz nagrać. Szczerze nie pamiętam, gdzie skończyliśmy. A nie, już pamiętam, dobra. No właśnie. W tym jakże porąbanym miejscu. Jesteśmy ciągle w centrum handlowym. Przeszliśmy za te drzwi. I co tutaj jest? Dobra, ja już się boję. Szczerze. Ha, jeszcze jedna sprawa. Jeszcze trochę to radio ściszę. A, serdecznie pozdrawiam oczywiście Dominikę. Pozdrawiam cię Dominika, bo przed chwilą, no jakiś czas temu z nią pisałem. I postaram się też ten odcinek jak najszybciej rzucić. Dobra, nie wiem, dotąd, żebym też jakoś słyszał to radio, nie? No, dobra. Nie wiem, czy sobie nie wziąć health drinka, ale ja się obawiam, że wiem, jaka rzecz się właśnie w tym za chwilę będzie się szykowała. Słyszę Dina? Czy mi się zdaje? Nie zdaje mi się. Where are you, bitch? Gdzie on jest? Ej, no kurde, ja już nie chcę grać. No sorry, ale kurde, nie wiem, gdzie on jest. Jak on mi wyskoczy z... No to jest zamknięte. Zdecydowanie za dużo Silent Hill. Dobra, idę. Idziemy na dół header. Poczekajcie, nie wiem, czy nie zapisać może. Aha, nie mogę. Dobra, to header. Wespnij się i zapiszemy sobie. Bo ja się obawiam, że ja wiem, co tam jest na dole. Tym bardziej się przyda zapis przed tym czymś. Widzieliście, jak śmieszny header tak ten zeszło? No, header. Jest tej dupy. Dobra, idziemy na dół. Tak, jestem prawie na 100% pewien, że wiem, co tu będzie. No właśnie. Tak, na pewno. No, oczywiście. Oglądajcie sobie cutscenkę. Ładnie jest ta drabina, szczerze wykonana. Ta latarka, zobaczcie, bez tej latarki to były takie dupne ciemności by tu były, że... Fajnie chodzi header, taki ma fajny chód. No i wytłumaczcie mi, jak to jest możliwe. Ja tego nie rozumiem. Turn around, header. No właśnie, i mamy naszego pierwszego bossa, który przypomina tylko i wyłącznie jedną rzecz. Tak. Ja nie chcę z nim walczyć, on jest trudny dosyć. I powiem wam, że dobrze, cieszę się, że oszczędzałem wszystkie naboje, bo teraz nam się bardzo przydadzą. Bo go chyba z niczego innego nie warto naprawdę zabijać. Niż tylko i wyłącznie z celu jesteś. Można strzelać tylko do niego, jak on tak powiem, ten pancerz ma stagowany. Sorry, że... Cholera jasna, header! Gdzieś tak on zmiażdżył. Roba lokalnie. Header, wstaniesz jeszcze? Wstawaj! Dobra, bierzemy aptenię albo health drink. Cokolwiek. Dobra, weźmiemy... Dwa health drinki i zapisać mówię, nie mogę, ale rap. Właśnie teraz, no właśnie, on jeszcze takie dziwne rzeczy robi, musimy go, no header szybciej przeładowuj. Strzelaj. Jest obrzydliwy, taki robot, fuj.
nienawidzę go, no. Mimo, że nie jest on taki trudny, ale czasem... No, czasem kamera nam trochę ułatwia grę, pokazując mniej więcej skąd on wychodzi. Będzie wychodził. O, już? Chyba żartujecie. A teraz to już wiadomo, jak wygląda typowo. No, no nie wierzę, że już. Kiedyś miałem do niego 3 podejścia. O, jaki biały obraz, fajny. Jej, skończyliśmy! Centrum handlowe nareszcie. What? What? No właśnie, what? What the fuck? It's the shopping mall just like before. Am I back? No, nareszcie. No dobra, to sobie zapiszemy. Po tym prostym w sumie bosie. Bo w ogóle wczoraj oglądałem... Po skończeniu oglądania Let's Play'a Tiny z Silent Hill'a 2 obejrzałem sobie... jak to się nazywa? Czemu mam 60 klatek do cholery? Chciałem mieć 30, tak jak zawsze. Obejrzałem sobie... jak została przerobiona... Jak zostały przerobione Silent Hill 2 i 3 z wersji na PlayStation 2 na wersję na PlayStation 3. I muszę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o grafikę, bo obejrzałem trójkę, jedynkę tam tylko kawałek widziałem, a zamknięte. Jeżeli chodzi o grafikę w trójce, to jestem pod wrażeniem. Naprawdę wyglądała prawie jak gra z 2009 roku. Tak ładnie wyglądała. Bo było takie, wiecie, takie porównanie. No czy to jest wszystko zamknięte? Muszę, wiecie, co sobie sprawdzić i upewnić. Ale niestety nie ta sama dubbingerka podłożyła za nią głos. No i nie pasowa... No kurde. Grając już właśnie w tą część i... A tu nie mogę? Nie mogę. I znając aktorkę właśnie, to ten głos mi już nie pasował. Ale jeżeli chodzi o grafikę, to jest naprawdę ślicznie zrobione. Rozpadzę mikrofon. Dwójki jeszcze w sumie nie widziałem, jak tam wygląda, ale sobie obejrzę. To tam, to wyszło z tym, że tam HD Collection Silent Hill, pierwsze dwie części. Dobra. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Chyba w tej części tutaj nie byliśmy tak w sumie. Tego centrum handlowego, ale już jesteśmy Orange Field, czyli pole pomarańczy, tak jakby, w sensie, że pole, no... Wiadomo, że pole. Chodzi o pole, tak? No, a nie pole. What the fuck? Gdzie ja mam teraz iść tak w ogóle? Czy tutaj? Dobra, zamknięte. Dobra, na szczęście zamknięte. Na szczęście zamknięte. Nie wiem, czy... Oh no. Oh no! Nie chcę być tutaj. Help drinki? A nie, już myślałem. No to jest nasz zapis, to aptenia. Ile naboi. Ja chcę tutaj jednak być w sumie. Wycofuję to, co mówiłem. Aptenia, naboje, full wypas. Tylko mam nadzieję, że gra mnie nie odwdzięczy się w tym, że zaraz mnie wystraszy. Liczę na to. Mam tutaj kasę. Jakaś restauracja, o coś dla mnie, ale ostatnio w ogóle... O! Beef jerky. Dobra, zamknięte. Nie stwierdziłem, że trochę za dużo jem, chyba będę trochę mniej jadł. Tak, tak, Jakub Merlin to mówił, że to dziwnie brzmi, ale... No tak stwierdzam. Dobra. No to sobie idziemy stąd. No kurde, o, jakaś roślinka. No i... Jakbym miał PlayStation 3, to bym na stówę kiedyś chciał sobie kupić to... Tą odświeżoną wersję tych dwóch Silent Hillów. O, pamiętacie? Tutaj zasysacze były, tak? Zepsute telefony. The phone doesn't work well. We all have our hopes. Czyli telefon nie działa, wiadomo. No cóż, wszyscy mamy swoje nadzieje? Dziwne. I wish I could get a hold of that. Czyli... jakby to powiedzieć? Kurde. Mam marzenie, chciałaby, życzyłaby sobie tego, żeby chyba dzwonić się do taty, no nie wiem, co znaczy a hold, ale tak mi się zdaje, czy to to. Dobra, zamknięte.
Zamknięte. Są te przeklęte kible. Stwierdziłem, że już do żadnego... Ej, zobaczcie, jakie fajne na kiblach. Tutaj taki but, taki na obcasie, a tutaj taki normalny. Fajnie to zrobiony. Tam ladies, a tutaj gentlemen. Dobra, gentlemen, tak? Czy men's? Nie, nie może być men's. Nie mówi się, właśnie. Two men's nie można powiedzieć, tylko two men. Zresztą mam babkę od Angola, mówię. Dobra. A można to rozbić? I tam. Szkoda. No dobra, to do kibli nie... Też może... Dobra, wejdę, bo będzie potem, że jestem tchórzem. Wejdę do tych osranych kibli. O, jeden jest zamknięty. A drugi... Zamknięty. Ha, 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 wygrałem. Dobra. No to sobie... ja coś słyszałem... Coś, czego nie chciałem słyszeć, słyszałem zasysacza, nie wiem czemu. Ale dobra. Słuchajcie, wiecie co? Ja sprawdzę, jak to się nagrywa i zaraz do was wracam.